Hej, lubicie stand-up? Strzelam, że tak. Komedia jest subiektywna, ale to, co za chwilę zobaczycie, jest obiektywnie z***piste. Czekaj, wpikałeś to? A, bo algorytmy są. Okej, ale później już będzie normalnie. Moja menadżerka mówi mi, że jeżeli ten special dobrze się rozejdzie, ludzie będą tam udostępniać, lajkować, to przestanie wysyłać mnie nagrania na zadupia. Więc zapraszam na mój kolejny special, Optima Forma, którego już nie gram na zadupiach. A jeżeli będę grał na zadupiach, to wiedz, że nie uważam twojej pipidówy za zadupie oraz bardzo chciałem w niej wystąpić. A teraz zapraszam na mój pierwszy stand-upowy special pod tytułem... A nie, czekajcie, przecież to nie wypada samemu się zapowiedzieć. Ktoś mnie zapowie? A teraz ja. Nie Sebastian Rejent, zapraszam na pierwszy stand-upowy special Sebastiana Rejenta pod tytułem Voila! Siemano! Siemka! O kurczę! Spokojnie! Ja nie wiem, czy to będzie takie dobre. Spokojnie. Słuchajcie, no odjebany jestem, to prawda. Patrzcie, ja mam tutaj taki rekorder. To będzie nagrywane, więc się pilnujcie. Ja muszę to nagrywać, bo jestem na utrzymaniu żony. Żona mnie utrzymuje od 2 lat jakoś tak, bo jestem profesjonalnym komikiem. Tak wygląda w Polsce profesjonalna komedia, że cię żona utrzymuje. Ja nie wiem, kto kurwa tego Lotka utrzymuje, bo to... Trzeba mieć tyle hajsu. I mnie rzeczywiście Kasia utrzymuje i każe mi nagrywać te występy, bo później jebana odsłuchuje. Mówi, że jak nieśmieszne, to mi kieszonkowe zabierze. Więc proszę, bekujcie równo, bo ja dzisiaj chcę się na mieście najebać i chcę mieć za co, więc to nie jest tak. A też ostatnio miałem taki występ, w Morągu grałem, o Boże. Jaka chujowa publiczność. Ja byłem świetny. Publiczność taka chujnia, nie? I tam siedziałem w tym lokalu, do hotelu nie wróciłem, bo śmiechy doklejałem. Nie wiedziałem, że tyle się śmiechy dokleja. Ale nie widzieliśmy się 2 lata. 2 lata się nie widzieliśmy. Co się wydarzyło? Zacząłem dbać o siebie. Bo mój ojciec miał... Co? Widać. Widać? Dziękuję. Okej, bardzo taki agresywny komplement. Zacząłem dbać o siebie. Widać! Rozbieraj się! Za mało widać! Chcemy widzieć więcej! Pokaż nam się. Spokojnie, spokojnie. Nie będę pokazywał więcej. Nie, ale mój ojciec miał udar. I go tak sparaliżowało. Ja postanowiłem dbać o siebie, nie? I zapisałem się na siłownię. Chodzę tam. I tam wszyscy trenerzy są tacy podjarani. Mają takie, dawaj, dawaj, dawaj! Podnoś, podnoś, podnoś! Jazda, jazda! Dasz radę, dasz radę! Więcej, więcej! Ja wam powiem, ja po miesiącu, ja się przekonuję do udaru. Udar wcale nie jest taki zły, to... Ludzie demonizują. Ja tam wracam z tyrany z tej siłowni, mój stary sobie odpoczywa. Znaczy tak połowicznie. Ale odpoczywa, nie? Też jest taka nowa moda na siłowni, że to faceci chodzą w takich slipach, że im jądra widać. Taka moda jest, też sobie takie kupiłem. Tylko wkurwiony chodzę, bo mi jąder nie widać. Naciągam jak mogę, nic nie działa po prostu. To jest tak dziwne, no. Ale chodzę na tym siłownię i zauważyłem, że w ogóle ja to nie tak, że od dopiero niedawna chciałem dbać o siebie. Ja już od dzieciaka chciałem dbać o siebie, tylko mój stary był strasznie skąpy. Ja mu mówię tam, ojciec, daj mi pieniądze na siłownię. Nie, 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 nie. Siłownię zrobimy na chacie. I zrobił. Na recepcji była moja matka. To przez recepcję musiałem najpierw przejść. Zatem przychodziłem, witaj recepcjonistko. Przyszedłem na siłownię, tak? A karnecik jest? A ja nie. No to wypierdalaj. To... Później sobie lewy ogarnąłem, to mnie wpuszczała, nie? I mój stary był trenerem personalnym.
bo on był wojskowy. Ja tam przychodziłem, witaj trenerze personalny. On tam, ryj gleba i bierz matkę na barana. Ja myślałem, że tak siłownia wygląda, że się z matką ćwiczy. Wszystkie ćwiczenia były z matką. O Boże, pompki z matką robiłem. Jedną, no ale robiłem. Przysiady z matką były, brzuszki jakie niezręczne z matką są. Bo to siedzisz vis-a-vis matki i dopóki nosami się nie zderzycie, to brzuszek niezaliczony. To... Ja naprawdę tak myślałem, że siłownia wygląda, nie? Do niedawna. Ostatnio mi ktoś powiedział, ty słyszałeś? Mareczek chodzi na siłownię. I on takie, co ty pierdolisz? Z kim on chodzi, jak 2 lata temu matka umarła? Ale można się pomylić, bo dużo starych bab chodzi na siłownię. Są dzisiaj jakieś stare baby, zróbcie hałas! Kurwa, ile starych bab na karnet nie stać! A reszta na siłowni zapierdala! No właśnie, można się pomylić. Ja ostatnio biegłem obok tak starej baby. Na bieżni biegliśmy, tam oddzielne bieżnie mieliśmy. Ona na swojej biegła, nie? I w pewnym momencie na mnie patrzy i mówi, Wojteczek? A ja nie jestem Wojteczek, ja jestem Sebastianek. Ja normalnie w takiej sytuacji bym spierdalał. Tylko ja już byłem na bieżni. Ja już spierdalałem. Pierwszy raz musiałem się zatrzymać, żeby zacząć spierdalać. Niemożliwe. Też żonę próbuję namówić, żeby na siłownię ze mną poszła, bo ona taka trochę grubsza jest. Oto do wycięcia. To się wytnie. To sobie sprawdzę kiedy. Spokojnie. I mówię jej, dawaj, kochanie, pójdziesz na siłownię. I ona raz się złamała. Raz się złamała i mówi do mnie, słuchaj, pójdę z tobą, ale pod jednym warunkiem, że ja nie będę dźwigała ciężarów, bo ja nie chcę mieć mięśni, jak pudzian. Ja mam takie, kochanie, to jest twój lęk? Co powiesz, że jak będziesz zbliżała się do takich mięśni, przerwiemy trening. Ja ci hantle z łapy wykurwię, to jest... No bez przesady, czy ona myśli, że my zmian nie zauważymy? Że wróci siłownia jako normalna dziewczyna, pójdzie spać? Jako normalna dziewczyna i w nocy będzie mnie budzić. Rejent, co ci mówiłam? Czego nie chcę mieć na tej siłowni? Ja taki nie wiem, przez sen, nie wiem, kochanie. Tych slipów, co jądra widać? Ona nie, tych mięśni jak pudzian. I co to kurwa jest? Co to jest? Ja tak, o mój Boże, kochanie, pierwszy raz byłaś już mięśni jak pudzian masz. Czemu to białko przedstępiłaś? Ile tych powtórzeń na maszynach robiłaś? 4? No pojebało cię. Pudzian pewnie ze 3 robi. Dobrze, że ci się łapa w mieszkaniu mieści. Też raz byłem z gangusami na siłowni. Och, no. Są dzisiaj jakieś gangstery na siłowni, kurwa, tutaj są. Łatwo poznać gangsterów. Normalnie łyse głowy, tatuaże na ryju. Na zewnątrz był koleś, co grób sobie kopał. No tak było, stary. Ja tam przychodzę, na ławeczce jeden z tych gangusów z 0,5 tony wyciskał. Z 0,5 tony skończył i taki nakokrzony do mnie z ryjem. Widzisz, kurwa, tak się wyciska. Ja byłem przerażony. Ja nie wiedziałem, co mu powiedzieć. Miałem takie flashbacki z filmów mafijnych. Ja mu mówię, nie... Ja nic nie widziałem. Pana tu nie było. Ma pan alibi, jak gliniarz spyta, splunę mu w ryj. Proszę się nie martwić. I on zadzwonił do niego telefon, nie? I normalnie na siłowni odebrał i tak gadał. No, to odjebiemy frajera i się skończy. Pytanie, co z pigułami? No i kurwa, na taką odpowiedź czekałem. I się rozłączył. I patrzy na mnie. Ja patrzę na niego. I on patrzy na... I do mnie zadzwonił telefon. Patrzę, mama. Ale nie ma opcji, że na lamusa wychodzę, nie? Odbieram, mama mówi, słuchaj, z ojcem jest jakoś tak trochę gorzej. To ja takie... No to odjebiemy frajera. I się skończy. Pytanie, co z pigułami?
Ona mówi, że bierze wszystkie, co lekarz przepisał. Nawet swoje mu daje. Ja w głowie mam takie, kurwa, to jest pumisan z magnezem bierzesz. Jak to na udar ma pomóc? Ale mówię do niej, no i na taką odpowiedź, kurwa, czekałem. Się rozłączyłem, 2 tygodnie ją przepraszałem. 2 tygodnie, ona jeszcze do mnie z ryjem. A jak ja ci mówiłam, że chcę odjebać frajera, to nie chciałeś. A też dużo się wydarzyło, rzeczywiście. Zostałem zaobrączkowany, mam żonę. Dziękuję. I to typo taki podjarany. To mi się podoba. Tak, dobrze, pan też podjarany. Wszyscy podjarani tym, że mam żonę. Dzięki. Taki bardzo pozytywny ten heklik. Nie można ci powiedzieć spierdalaj, tylko masz daje. Dobrze, jedziesz. Powodzonka. A może zamknąć ryjca jednak? Co powiemy na to? Co powiemy na... na dobre, staropolskie zamknięcie ryjca, co powiesz na... O, kurczę. No, ale mam żonę, wam powiem, kurczę, nie mamy tych dzieci. Ile rozmów o dzieciach było w pandemii. Non-stop te rozmowy... Ja żadnej nie zacząłem. Wszystkie moja żona... Dobra, może jedną zainicjowałem, ale to stałem na balkonie i widziałem, jak dzieciak biegł i krzyczę do niej. Ty, chodź, patrz, jak się wyjebał! Najgorzej! O kurczę! Słuchajcie, a to szkło to teściowa pożyczyła. To czekajcie, tak ustawię i jej nie mówcie, że to się wyjebało w trakcie nagrywki. To się wytnie. Nie, to zostanie. Ja wiem, jak montaż działa, tego nie wytniesz. Ja mam takie, ja krzyczę do niej, ty chodź się wyjebał jak ten stolik na moim nagraniu! Chodź, obczaj dzieciaka, chodź, jeszcze płacze, zdążysz! Nie zdążyła. Ja wam powiem, kurczę, ja nie wiem, czy ja chcę mieć dzieci w tym kraju. No to szczerze wam powiem. Przez to 500+. Ja czuję taki klimat szmaty. No tak, tak, że Polska jak taki Alfons nas urabia. Że ma takie, no chodź, chodź, poruchasz sobie. Będzie fajnie, są pieniążki z tego. O ja. Słuchajcie, a ja siedzę na chacie i mam takie, no może. Czemu nie? Chodź, zarobimy sobie. Kurczę, zaczyna mnie to przekonywać w ogóle. Mamy dzisiaj jakichś rodziców na sali. Rodzice, porę dla was, zróbcie hałas. Dużo się wjebało w to 500+, to przyciąga ludzi. Ja właśnie od was, rodzice, nie słucham żadnych recenzji filmowych, ale żadnych rekomendacji. Ja bym u mojego przyjaciela, on ma dziecko, mówi mi, że najnowszy Batman marny. Nie oglądaj, nie ściągaj, nic nie rób. Ja mam takie, co ty gadasz? Po czym na telefonie pokazuje mi 10-minutowy filmik, jak jego dzieciak huśta się na huśtawce. On jest podjarany. On ma takie, patrz teraz, patrz teraz. Ja patrzę, jakby za chwilę miał się wyjebać. Na co przez 10 minut czekałem, no się nie doczekałem. Ja teraz mam taki myk, że ja oglądam filmiki rodziców z ich dziećmi, ale tylko jak widzę dzieciaka na żywo i dzieciak ma gips. To jest mały spoiler, ale wiem, że filmik będzie tego warty. Ja wam powiem, ja nie wiem, czy ja będę dobrym ojcem, tylko moja żona tak bardzo chce mieć dziecko, że ona na każdym kroku mi powtarza, że ja będę dobrym ojcem. Na serio, ostatnio psa pogłaskałem. Ona przyszła, mówi, będziesz dobrym ojcem. Ja mam takie, co ty gadasz, dlatego, że psa pogłaskałem? Ona, nie, bo się troszczysz. Co? Ja ostatnio stałem, miałem totalnie w dupie, totalnie. Ona zawsze coś znajdzie. Ona przyszła, ma takie, o mój Boże, jaki dobry ojciec tutaj stoi. Ja mam takie, dlaczego? No bo oddychasz, starasz się dla dziecka nie umrzeć. Ja mam takie, co ty gadasz? Ja bym chciał być złym ojcem. Na serio, ja mam taką fantazję. Ja wrócę na chatę, ja to zrobię. Kupię takiego fantoma dziecka.
takiego do sztucznego oddychania, wrócę z nim na chatę i na jej oczach będę go ruchał przez 6 godzin. Ja się boję, że ona coś znajdzie. Że ona przyjdzie, o mój Boże, ile ty czasu z dzieckiem będziesz spędzał? A jaki ma czysty tyłek! Ja wam powiem, ja bym mógł mieć dziecko. Mógłbym mieć, czemu nie? Nawet z moją obecną żoną. Tylko ja bym chciał tak w sekrecie, nie? Że nikt nie wie, że Kasia jest w ciąży, przyjeżdżamy, patrz, dziecko. Tylko w Polsce tak nie można. Bo my mamy, mamy kulturę w Polsce, nie? Jest kultura chlania wody. No tak, jak jesteś kobietą, nie chlejesz wody, zaczynają się pytania. A co ty nie pijesz dzisiaj? Co ty w ciąży jesteś? Ty Mareczek, patrz, nie chce się z nami skurwić. Ona chyba w ciąży jest. Biją cię w brzuch, sprawdzają, czy nie kłamiesz. Dlatego z moją żoną dogadaliśmy, że od ostatniego dnia ciąży będzie chlała. Mamy dogadane. Na porodówce jeszcze na brzuchu kamikadze będzie miała rozstawione. Przyjedziemy do znajomych, patrzcie dziecko. Wszyscy będą w szoku. Ty, przecież ona tydzień temu skona zaliczyła. My tak, no stąd wodogłowy u dziecka, frajerzy. Niespodzianka. Dzieciak będzie wyglądał, jakby był w ciąży, nie? To cały czas będzie wymiotował. Pierwsze, co dostał od lekarza, to nie był klaps, tylko popita. Sam poprosi. Kierowniku, pępowinka musi pływać. Słuchajcie, no ja wam powiem, kurczę, z tymi dziećmi, ja nie wiem, kurczę, czy ja bym chciała mieć to dziecko, jest ciężko z tymi dziećmi, ale dlatego poszedłem w inne zjebane rzeczy, na przykład kredyt wziąłem. Czemu nie? Mamy jakieś osoby na kredytach dzisiaj? Zróbcie hałas! Ty to się we wszystko wpierdoliłeś, nie? Ty to... Dziecko, poproszę. Kredyt, proszę. Ty masz takie, jest jakaś bramka, gdzie mogę stracić pieniądze? To proszę, chcę przez nią przejść. Na ile wziąłeś kredyt? Na ile lat? Na długo, do śmierci. Do śmierci? Na 15? Wow. To rzeczywiście bardzo długo. Nie, na ile wziąłeś kredyt? 30. Na 30 lat? Haha, frajer. Nie, ja też wziąłem na 30, to jest... Też wziąłem na 30. To było takie dziwne, bo ja wziąłem kredyt na 30 lat, mając 29 lat. To nie powinno być legalne. Oni w banku w ogóle jak na idiotę na mnie patrzą. Cały bank przyszedł tłumaczyć mi, co ja robię. Oni jak idiotę mnie traktowali. Mają takie, kojarzy pan całe swoje życie? Tyle pan będzie spłacał ten kredyt, plus rok. Ja jak idiota, a przecież to życie to tak szybko zleciało. Te pierwsze lata, nie pamiętam kiedy. Ale mnie żona pocieszyła, całe szczęście, bo ja z żoną wziąłem kredyt. Ona jest rok młodsza ode mnie, więc ona wzięła na całe życie plus 2 lata. Tato się dopiero wjebała, tato. Ja mam takie, tłumaczę tej idiotce, co zrobiła. A wziąłeś doradcę kredytowego? Miałeś doradcę? Znaczy tak, tak. Miałeś doradcę, nie? Bo ci nikt nie chciał dać kredytu. Ja też miałem doradcę. Jaka to jest dziwna jazda. Nie wiem, czy miałeś takie doświadczenia. Bo ja byłem u tego doradcy. Wcześniej nikt nie chciał dać nam kredytu. Poszedłem tam. Nagle każdy bank rzucał mi kredyty pod nogi. I to było tak dziwne, bo ja się u tego doradcy nie czułem, jakbym kredyty wybierał, tylko jakbym gwałt na siebie planował i kutasa selekcjonował. On mi pokazuje te kredyty, ma takie, ten pierwszy, ten za duży dla ciebie, nie podołasz. A ten drugi fajny, malutki, tak? A później trzykrotnie rośnie. A ten trzeci będzie cię stabilnie ruchał przez 30 lat. I moja żona, to ten poproszę! Takie, weź uspokój się, wariatko, bo wyczają. I to było ciekawe, bo żaden bank nie chciał dać nam wcześniej kredytu. Poszliśmy do tego doradcy, nagle każdy bank chciał dać nam kredyt. I mnie zastanawia, co robi taki doradca. Ja doszedłem, są tylko dwie rzeczy, które on robi.
Pierwsza rzecz, jaką może robić, to jedzie do prezesa banku i ma broń. I mu grozi broń. To jest pierwsza. Druga opcja, jedzie do prezesa banku i mu obciąga. Słuchajcie, to są jedyne opcje, za które ja mogę zapłacić prowizję. Ja nie mam broni, ja nie będę obciągał. Ja już sobie 2 lata temu powiedziałem, że nie obciągam. I nie obciągam. Były ciężkie czasy, mogłem się złamać. Ale jestem chłopem z zasadami, się nie złamałem. Jak ktoś na mieście zapyta, czy rejent obciąga, to co mówisz? Już nie. Na pewno się nie zastanawiasz tyle, to jest pierwsze. Wyglądasz, jakbyś jakieś wspomnienia próbował sobie przywołać. Też to była zła odpowiedź. Nie mówisz, już nie. Na pewno nie podawaj roku, od którego. To jest, a na jednym występie był doradca kredytowy, to było dosyć ciekawe, bo przyszedł do mnie po występie i mówi takie, rejent, czy ty wiesz, że my nie bierzemy żadnych prowizji? Ja mam takie, nie. Nie wiedziałem. A macie broń? On nie, no to szacun, że bez prowizji obciągacie. To był jedyny opcje. To był jedyny opcje. Ty ziomek, ale rzeczywiście, jak ty nie dasz rady spłacić tego kredytu, ja mam zajebisty plan na kredyt. Mam taki, tylko w sekrecie, to nie mów dalej, nie? Ja mam taki plan, jak nie będziesz miał hajsu, ja mam plan, że oni zapomną. Tylko nie mów nikomu, nie? Nie, mój stary tak zrobił, to jest mój rodzinny plan na pieniądze. Mój ojciec najebał się z jakimś typem, od którego pożyczył hajs, rano ten typ wytrzeźwiał i zapomniał, że mojemu staremu pożyczył hajs. Ja chcę zrobić dokładnie to samo. Tylko ja wziąłem pieniądze w Millennium Banku i ja nie wiem, z kim mam się napierdolić, żeby zapomnieli. Ja w tym oddziale byłem, tym kobietom próbowałem polać. One wkurwione, bo zawołamy kierownika. Ja takie, to wołajcie. Może on będzie chciał chlać. Nie no, przyszedł, nie chciał, wyjebał mnie. Ale już otwarte miałem. Patrzę, bankomat jest. To z bankomatem się najebałem. Czemu nie? Rano wytrzeźwiałem, patrzę, to paczkomat jest. Jeszcze przypał, bo na później to szafki sobie piwka schowałem. Jebany je do Gliwic wysłał. Tam krzyczy, kod odbioru, a ja nie mam. A też mam taki inny, kurczę, bo ja nigdy nie chciałem brać tego kredytu, bo mi matka zawsze powtarzała, Sabek, ty kredytu, to ty nie bierz, bo my z ojcem się starzejemy, to mieszkanie, to będzie twoje. Ja tak czekam. Ja nie mogę z nimi rozmawiać. Oni dzwonią do mnie, ja słyszę, że któryś z nich kaszle. Ja jestem podjarany. Ja mam takie, czy już mam się pakować? Czy już mogę się wprowadzać? A doszedłem do wniosku, że nie chcę mieszkania po moich zmarłych rodzicach, bo ja im nie ufam. Oni będą wracać, oni będą mnie straszyć. Wiecie, ja będę sobie spał w takim łóżku po moich zmarłych rodzicach i w nocy będę słyszał Sabek. Będę wstawał, zapalał światło, a tam na krześle duch mojego starego. Gaś to, co my na pieniądzach śpimy! No nie śpimy, masz rację, ojciec. Bałbym się, wiecie, że będę sobie szedł korytarzem, kichnę, a tam zawinkla duch mojej matki. Ja z tobą po lekarzach nie będę chodziła. No takie, kurwa, za życia nie chodziłaś, co ty gadasz? Bałbym się też w takim nawiedzonym mieszkaniu seks z moją żoną uprawiać, nie? Bo taka żywa matka to ci zapuka do drzwi, a taka martwa to ci przejdzie przez ścianę i się zacznie o, Sabek, zmęczyłeś się? Piczku, ci kanapkę chcesz? Fajna ta twoja dziewczyna, ta poprzednia fajniejsza. Ja tak, matka, wypierdalaj, co ty tu robisz w ogóle? Albo dobra, wróć. Weź 2 kanapki zrób. To strasznie męczy. To nawet nie wiesz, bym widział, jak duch mojej matki idzie do kuchni robić kanapki. W drugą stronę spierdala duch mojej żony. Mam takie, co tutaj robi duch mojej żony? O nie, matka Kasia cię zobaczyła, z przerażenia umarła. Moja matka na wyjebce. Czyli co, 1 kanapkę robić, tak? Ona by mnie denerwowała. Ja nie mogę tak. Ja też byłem z Kasią u notariusza. Jaka to jest nuda. On czyta całą umowę. Całą. 60 stron. Na głos to czyta. I musisz być czujny, nie będziesz czujny. Będziesz ruchany przez 30 lat.
Ja byłem czujny. Pierwszy ciężki wyraz miałem takie, a to co to? Co to za dziwny wyraz? Po co on w mojej umowie? Po co jakiś taki obcy wyraz? Ten notariusz na mnie patrzy, ma takie, to moje nazwisko. No dobra, niech zostanie, niech ci będzie. Też moja żona ma cudowny plan na kredyt. Ona ma taki plan, że jak w ogóle nie będziemy mieli hajsu, to ja umieram. W sensie nie tak naprawdę, spokojnie, tylko finguję własną śmierć, udaję, że umieram i dwa dni później do mojej żony wprowadza się Hiszpan Sebastiano Rejento. To jest też moja teoria, jak powstał Conrado Moreno. Słuchaj. To był najpierw Polak, Konrad Moren, kredyt mu tam źle wszedł, nagle ola, 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 Europa chyba da się lubić. Pamiętacie to nagranie, jak się skuterem wpierdolił w publiczność? Ja myślę, że on miał kredyt, on chciał umrzeć. W następnym odcinku wróciłby jako Czech Konradek Morenek. A też dobre rzeczy się dzieją przez ostatnie dwa lata. Na przykład psa się dorobiłem. Są jacyś psiarze, zróbcie hałas! Uuu, dużo psiarzy. Pani jakiego ma psa? Wilczka takiego. Słucham? Pani bardzo nieśmiała jest. Czy ten pies umarł właśnie w tym momencie? Nie, on żyje, tak? To jest żywy pies. Jakiego masz psa? Mieszańca. Mieszańca? A, to się ładnie mówi pies europejski. Bo nie wiadomo, gdzie gdzieś w Europie naruchany. To jest... A zna jakieś sztuczki ten pies? Zna siat? Umie siat? Tak. A, całe szczęście, uff. Leżeć potrafi? Nie. Czekaj, leżeć nie potrafi? To on cały czas w siedzie jest? Na pewno non-stop zestresowany, ma takie... Jak się robi to leżeć? To jest jakieś, to jest nienormalne. Masz takie, że ty idziesz do łóżka, się kładziesz przy nim i masz tutaj... Ty frajerze nie potrafisz. Nie, ale to jest dla mnie dziwne. Właśnie to leżeć, siad. Co to w ogóle są za sztuczki, nie? To nie są sztuczki. Jakbym przyszedł do ciebie na chatę i ten mieszaniec rzuciłby się tobie do gardła, przegryzł cię w pół, zrobił takie hał, hał i ty byś wyszła cała z szafy. To jest, kurwa, sztuczka. A zna zdech pies? Nie? Się nauczy. Taka permanentna sztuczka będzie. To będzie od razu z leżeniem nauczone, to... To mi się spodoba, będziesz miała ten... No, 5 dni już to robi. Wcześniej nic nie leżał, a teraz już 6. dzień leży. Jak on w to dobry jest. Nie, ale też, ja też nie kumam sztuczki zdech pies. To nie jest dla mnie sztuczka. To jest dobre, jak psu kredyt nie wejdzie. I on umiera, chyba... Nie, ale ja na przykład mojej hobby, ja nie uczę sztuczki zdech pies. Ja się boję, że ja wydam komendę i mój pies naprawdę umrze. A to nie jest dobra sztuczka, jak pies umiera. Chyba, że widziały ją dzieci. No słuchajcie, jak ja bym widział za dzieciaka, jak mój stary zabija psa słowami, ja bym był najgrzeczniejszym chłopcem świata. Tak, ojcze, przepraszam, ojcze. Ojcze, kazałeś dokończyć ziemniaki, nie sprecyzowałeś skąd, więc całego stołu jebałem. Ojcze, kazałeś mi się uczyć, dzisiaj dostałem 1.4 z plusem. Mam się sam odjebać, czy wydasz komendę? Ja nie ufam tym psom, w ogóle nie ufam psom, bo one do tej policji wstępują, to po pierwsze. No tak, są też w innych zawodach. Ostatnio sobie wypożyczyłem psa, przewodnika, nie polecam. Nichuja żadnych zabytków nie znał. Tylko po pasach cały dzień chodziliśmy. I na koniec taki ślepy przybiegł i mi go zabrał. To jest strata hajsu. A masz ze schroniska tego psa? Tak. Tak, ze schroniska? Jak ja nie lubię tych ludzi. Jak... Moja przyjaciółka wzięła, kumpela wzięła ze schroniska psa. Wy dziwnie się wypowiadacie na temat tych swoich pupili. Ona mi go pokazuje i ma takie, no patrz jaki on jest słodki, no zobacz jaki on, no czyż on nie jest słodki. Ja patrzę na tego psa, on nie ma nogi, nie ma oka, daleko mu do wyrazu słodki. Bliżej mu do wyrazu pirat.
Jakby powiedziała, zobacz jaki pirat, to może bym powiedział, no pirat, ale jaki słodki. Ja się boję z nią gdzieś na mieście pokazywać. Co, jeżeli będziemy sobie gadać i nagle osoba na wózku inwalidzkim przejedzie i Daria podbije. A kto tu taki słodki? Kto tu słodki? Ja tak, Daria, chodź, jaki przypał, zostaw pirata. A też jest taka nowa moda, nie wiem, czy brałaś w tym udział, że to dziewczyny biorą psy ze schroniska. Im gorszy, tym lepszy. O, ty ziomek od kredytu, byś miał branie. To... Im gorszy, tym lepsze i później się licytują, która lepiej go odnowiła. Słyszałeś o czymś takim? Nie? Moja siostra mojej żony to zrobiła. Ona bryluje teraz na każdej imprezie. Ma takie, to jest Fordek. Fordek w swoim życiu został dwukrotnie postrzelony. Ja mam takie, ty, jak go brała, był jednokrotnie postrzelony. Co to za dziwny trening był, to... Fordek był dwukrotnie postrzelony i za każdym razem, jak słyszał dźwięk odkurzacza, rzucał się na ludzi. Ale dzięki moim szkoleniom teraz Fordek sam odkurza. Ja patrzę na tego psa, on przerażony na robocie jeździ. To nie jest, że odkurza, jeszcze jest taśmą do rumby przyklejone. Co to jest za trening? A też jeżdżę po całym kraju, fajnie jest jeździć po kraju. Okazało się, że mam fanów. Jaka to jest jazda? W największych zadupiach zawsze się gdzieś znajdą jacyś. I zauważyłem, że ja pamiętam tylko dwa rodzaje fanów. Pierwszy rodzaj fana, który pamiętam, to jest taki fan, który przychodzi po występie i stawia mi kraftowe piwa. Nie czujcie presji. To zazwyczaj w lepszych miejscowościach tak jest. Więc sobie dzisiaj sprawdzę, w jakiej miejscowości się znajduję. Ale nie, ziomek, jak chcesz być zapamiętany, ja bym zapraszam do garderoby, wiesz, postawisz mi browary, będę cię pamiętał do końca życia. Uwierz mi. Drugi rodzaj fana, który zauważyłem, że pamiętam, to jest fan, z którym na luzaku, ale tak na luzaku, zdradziłbym moją żonę. Więc ziomek, zapraszam do garderoby. Popijemy sobie piwka, które przyniesiesz. Znaczy musisz najpierw przynieść piwka, nie? Żeby były jakieś piwka. Macie jakiegoś fajnego chinola do polecenia? Chujowe. No właśnie, ja zauważyłem po takich zadupiach ostatnio jeszcze. Ja już nawet nie pytam, czy mają dobrego chinola. Ostatnio zapytałem i koleś po występie do mnie przyszedł i mi na telefonie zdjęcie Chińczyka pokazuje. Mówi, że raz przez miasto przejeżdżał, to mu zrobiłem, jakby kto pytał. Ja mam takie, kto kurwa o to będzie pytał? On ma takie, no ty pytałeś. To prawda. Ja dlatego z moją żoną lubię po knajpach chodzić, najlepiej za granicą, bo ona jest taką niską blondynką i tam kelnerzy zawsze źle naszą nację obstawiają, że nas widzą i mają takie, o, zapraszamy Szwedka z Rumunem. Rumun jest umyty, musi być kasiasty, to... Dzwonię do knajpy i mówię do tej kelnerki, dzień dobry, ja będę z ekipą, poproszę stolik dla 6 osób. I ta kelnerka mówi, dla 6 nie mam, mam dla 5. Bierzesz? Ja mam takie, słuchaj, mieliśmy wyjebać kogoś z ekipy, ale nie mieliśmy wcześniej dobrego powodu, a teraz dzięki tobie chyba go mamy. I napisałem do wszystkich z ekipy, beka, beka, stypiary, jebani wykluczyli mnie. Nie podobam się, ale dlatego na dietę przeszedłem. Jak ja schudłem 10 kilo, udało się wreszcie. O, a ty byłeś na diecie? Jakieś próbowałeś coś? Ja byłem. Byłeś na diecie i co, nie wyszło? 25 kilo już schudłem. 25 kilo schudłeś? A jaką miałeś dietę? Wykupiłem dietę z treningami. Wykupiłeś dietę z treninga? Ziomek, po co? Ja mam własną dietę, stary. Ja ci za darmo ją teraz sprzedam. Co lubisz jeść? Kurczaka. Kurczak? Na mojej diecie możesz jeść tyle kurczaków, ile tylko chcesz. Możesz cały dzień mieć ryja w kurczakach, po prostu. To jest... Co jeszcze lubisz jeść? Ryż. Ryż? Na mojej diecie możesz jeść wszystko. To jest, nie wiem, po co pytam. Tylko jest jeden taki myk, na każdej diecie jest zawsze myk. Na mojej diecie możesz jeść wszystko, ale maksymalnie 5 minut dziennie. Ja ci daję gwarancję, albo schudniesz, albo umrzesz. To jest... Ziomek, jakbyś przytył na mojej diecie, musisz zacząć nagrywać pornosy, bo ten przełyk jest nieziemski, to nie może się zmarnować. Na maksa chcę to zobaczyć. Dobra, słuchajcie, jak zobaczycie go w pornosach, nie dziękujcie, to...
Ale nie, na serio, ja też jest takie, jak przyszedłem na tę dietę, to każdy mi mówił, o, bo jesteś tym, co jesz. Jest takie przysłowie, nie? O, jesteś tym, co jesz. To czemu ja nigdy nie widziałem, żeby ktoś jadł kawał chuja? Też ostatnio odblokowałem kuchnię, bo wreszcie tam z teściową nie mieszkam, bo mnie stać. W sensie kredyt wziąłem. I odtwarzam receptury moich rodziców, nie? I ostatnio tam smażyłem placki ziemniaczane i mnie żona przyłapała i mówi do mnie, co ty kurwa robisz? Ja mam takie, po pierwsze, nie tym tonem. W sensie już po kieszonkowym było. Taki fafarafa mi się trochę włączył, nie? Ale jej odpowiedziałem, bo jestem kulturalną osobą, a mogłem uderzyć. I mówię, kochanie, smażę placki ziemniaczane. Ona ma takie, ale dlaczego są czarne? No bo tak wyglądają placki ziemniaczane. Ona, nie, tak wyglądają spalone placki ziemniaczane. Ja wtedy odkryłem, że moim rodzicom przez 25 lat nigdy nie wyszły placki ziemniaczane. Ja byłem z nimi w knajpie ten jeden, jedyny raz, poprosiłem o placki ziemniaczane, bekowali ze mnie, że mi surowe przynieśli. Kelner mi je na wynos zapakował i w domu mama mi je na patelni spaliła. Tak się je placki ziemniaczane. Ja też właśnie, ja nie lubię tych ludzi, co oni chcą schudnąć, ale nie chcą na dietę przejść, na siłownię, nic nie chcą robić, tylko chcą schudnąć. Ostatnio moja żona mi mówi, że ona idzie na Aikuna. Słyszałaś o Aikunie? To kurwa słuchaj. To jest... Nie, ja też nie słyszałem, ja też miałem takie, co to jest, opowiadaj. Ona mówi, to jest taka seria zabiegów, to jest taka seria masaży. Ja myślę sobie, no to zajebiście, non stop mi pierdoli, że jej nie masuje, pójdzie na te masaże, przestanie pierdolić. Krótka piłka. Ona mówi, nie, to kosztuje 1000 zeta. Ja mam takie, słuchaj, ja mam jutro wolne. Ja za połowę tej kwoty cię pomasuję, no już bez przesady. Ona, nie, to jest specjalny masaż, idzie się do gabinetu i takim robotem ci całe ciało masują. Ja mam takie, czekaj, jesteś pewna, że nie idziesz do jakiegoś starego typa do piwnicy, który cię wibratorem dotyka po całym ciele, bo ja raz się na to nabrałem. Ona, nie, to jest specjalny masaż, pani ubija ci celulit takim robotem na całym ciele. Ja mam takie, ale to schudniesz od tego? Ona, nie, waga się nie zmieni, to tylko ubije celulit. Więc ja myślę sobie, no wałek w chuj. Rozbieraj się, robimy zdjęcia porównawcze, przed i po. Rozebrała się, ja przeszedłem przez takie... Zrobiłem zdjęcie, idź szybko, idź. Poszła, wraca, nie? Nie widzę jej, w kurce jest, ale już widzę jakąś taką chudą szyję. Już widzę, że dobra szyja jest, nie? Mówię, dawaj, rozbiera się, rozebrała się. Normalnie tutaj ma taki brzuszek ma, taki malutki brzuszek ma. Patrzę, płaska jest, w ogóle nie ma tego brzuszka, nie? Mówię, dawaj, odwraca się. Odwróciła się. Tutaj ma na pupci takie pomarszczone, taką pomarańczową skórkę, to normalnie pupcia jak u niemowlaka, aż chce się dotykać. A nie, to źle wyszło. Zrobiłem jej te zdjęcia, patrzę, zupełnie jak dwie różne dziewczyny, nie? Mówię, dobra, to dawaj, skakuj na wagę, zobaczymy, czy ci się waga nie zmieniła. I weszła na tę wagę i ważyła dokładnie tyle samo. Tylko jakaś taka chuda była, jakaś taka szczupła, jakaś taka jędna. I najlepsze w tym wszystkim jest to, że ja kłamię, to nie działa. Ja widziałem twój wzrok, miałeś to, jutro sobie trzy masaże pierdolne. To nie działa. To na takich frajerach żeruje. To działa tak, że później mężowi to mówisz i on później rozpowiada w stand-upie i tysiaka próbuje odrobić. To jedynie tak działa. Ale jak tu w ogóle schudnąć w tej Polsce, jak tu, kurczę, tyle alkoholu jest. Oh. Jak ja lubię alkohol. Ja od dzieciaka lubiłem. Te cukierki z alkoholem, kojarzycie to? Jak ja chciałem, ja marzyłem o nich. Tylko mój stary był strasznie skąpy. On ich nie kupował. On kradł z roboty, jak były urodziny Michałki, przynosił je na chatę, dawał mi po Michałku i po każdym kazał walić szota wódę. To były takie nasze domowe cukierki z alkoholem. Ja chodziłem, ja miałem, ojciec, te proporcje są jakieś złe. Ja jakiś jestem za bardzo pijaniutki. One takie, co ty gadasz? Ja piję razem z tobą, ja jestem trzeźwiutki.
Ja mam takie, ojciec, my od godziny nie zjedliśmy Michałka. No takie, no może złe proporcje, może masz rację. Ja właśnie zawsze zazdrościłem tym osobom, co mają mocne głowy. Mój przyjaciel, Sarna, on ma taką umiejętność, że potrafi być napruty w takim stanie. Dzwoni do niego telefon, inny człowiek. On odbiera, witaj mamo. No jak to, gdzie? U Sebastiana? To co zawsze, gramy w szachy, no to pa. No takie stary, tak późno matka dzwoniła, czego chciała. On... Nigdy się nie dowiedziałem, czego matka chciała. Ja właśnie zawsze zazdrościłem tym osobom, co mają mocne głowy, nie? Że potrafią pić, ale teraz myślę sobie, przecież to jest przekleństwo. Że masz mocną głowę, jesteś na melanżu, wszyscy kleją tyle samo, wszyscy są najebani. Ty jesteś trzeźwy, masz mocną głowę i na nich patrzysz i marzysz. I marzysz, że też byś tak chciał. Jak ktoś się zeszcza w gacie? Kto go przebiera? Osoba z mocną głową, no. Tam idziesz, te pantalony, te spodnie ściągasz z typa, idziesz do łazienki, niby wrzucasz do pralki, a tak naprawdę przymierzasz i marzysz. I marzysz, że też byś tak chciał. Dużo osób z mocnymi głowami. Ej, a mieliście tak, że wracaliście na chatę i przed rodzicami udawaliście, że nie jesteście najebani, a byliście najebani? Witaj ojcze. Witaj, nie zwracajcie na mnie uwagi. Ja dzisiaj tak idę spać. Zostaw tę poduszkę, niepotrzebna, tak? Naprawdę jest wygodnie. To ja byłem tak grzecznym dzieckiem, ja robiłem na odwrót. Ja wracałem trzeźwy na chatę i udawałem przed rodzicami, że jestem najebany. Na przykład specjalnie domofonem ten kod błędnie wpisywałem, żeby słyszeli, że próby były. Macie tu domofony? Od progu darłem... Macie tu progi? Od progu darłem ryja. Ojcze, ojcze, mordo, jak ja cię szanuję! Jak szedłem spać, to w ubraniach i lekko szczałem pod siebie. Oni mi nigdy nie wierzyli, bekowali ze mnie, mieli takie, matka, chodź, on pijany jest, uprawiamy seksy obok niego, on nie będzie tego pamiętał. Ja mam takie, no chyba to akurat zapamiętam. Dlatego w narkotyki wszedłem na grubo. Są jakieś osoby, które nie brały narkotyków, zróbcie hałas. Okej, okay, 5 osób, reszta z furanych. Zero szacunku, to mi się podoba. Kurczę, śmiechy, chichy, ale jest kilka poważnych rzeczy do zapamiętania z tego występu. Pierwsza ważna rzecz, ja nie obciągam. Nieważne, co na mieście usłyszycie. Jak ciebie zapytamy, czy obciągam, to co mówisz? Już nie, nie mówisz, nie mówisz już nie, cały występ staram. Druga ważna rzecz, ziomek, proszę, nie przychodź do garderoby, to był żart. Znaczy, piwka możesz przynieść, ale sam ryjca nie przekraczaj. Słucham, woda lepsza? Ty możesz przyjść do garderoby, ty jesteś zaproszona. Masz rację. Trzecia ważna rzecz, narkotyki, cudowne, jak większość wie, ale dzieciom nie dawajcie narkotyków. A, okej, okay. W innych miastach owacje na stojąco, aplauz, nie tutaj, tutaj, konsternacja. Takie, co? He? A to kiedy wprowadzono? Jakaś kampania społeczna? Bo ja nie widziałam. Nie, nie dawajcie dzieciom narkotyków. Chyba, że zasłużyły. Ale prowadźcie twarde zasady, nie? Nie wiem, typu, najpierw dokąd ziemniaki, później piguła. To... Ja jestem za tym, żeby dzieciom dawać narkotyki. No bo kto się dowie? Dzieci na trzeźwo takie głupoty pierdolą. Tato, pod łóżkiem jest potwór. Więc dajesz dzieciakowi kwasa. Mówisz, że to lekarstwo i żeby za 1,5 godziny sobie sprawdził, co teraz jest pod łóżkiem. I czy wcześniej to był potwór, czy potwór to się kurwa dopiero zaczyna. Tak. Fajnie. Tak, dotarło do mnie. Ja będę dobrym ojcem.
Kasia ma rację. A nie, był, nie mówiłem wam. Ja z moją żoną staramy się o dziecko. Nie, nie, gdybyście widzieli, jak to wygląda. Nie, ale jestem dobry w to staraniu. O, jak jestem dobry, jak ja lubię starać się o dziecko. O, uwielbiam to. Tylko mamy takie, takie smartwatchy mamy, nie wiem, takie, widzieli takie... To kiedyś do was dojdzie, to... Taki domofon na rękę, nie wiem, jak wam wytłumaczyć. Mamy te zegarki. To fajne jest, jak po mieście chodzę, nie wiem, gdzie skręcić, czy tu w lewo, tu w prawo, tylko to dziwne jest, jak do seksu zapomnę go ściągnąć. I ostatnio kocham się z moją żoną, tam świetnie mi idzie. W sensie zawsze mi świetnie idzie, spokojnie. Kocham się i nagle ten zegarek zawibrował. Jest takie, tidit, uwaga, wykryto trening. No takie, to nie jest kurwa trening, ja dzisiaj rano waliłem konia. To są porządne zawody, to jest... Ja tu strój zmieniłem, to są jak igrzyska olimpijskie. Ale byłem trochę dumny, bo żeby ten zegarek coś wykrył, to trzeba 10 minut to robić. Jeden łysy podjarany. Jeszcze mi kroki naliczył. Mi odwaliło. I mojej żonie w tym samym momencie zawibrował zegarek. Patrzymy i ona ma... Didit, hej, pora się ruszyć. Wielkie dzięki, Gdańsk. To był materiał Voila. To już będzie wycięte, wyluzujcie się, to już nie musicie już bić, prawda?